Cześć. Dziś dowiemy się od uczniów, co sądzą o naszym ZSE. Dodatkowo przeprowadzimy mały wywiad z wybranymi nauczycielami. Zaczynajmy! W naszej szkole co roku organizowany jest staż zagraniczny Erasmus+. Czy mieliście okazję w nim uczestniczyć? Tak, byliśmy w tamtym roku we Włoszech. Tak, w tamtym roku odbyliśmy staż we Włoszech. Dzięki temu stażu zwiedziłem dużo Włoch, takie miasta jak Wenecja, Bolonia. Co prawda w Bolonii było strasznie gorąco i się spociłem, ale było fajnie. Staż odbywaliśmy w mieście Katolika. W hotelu Jupiter. Pamiętam, ten hotel był bardzo fajny. Staż Erasmus to forma wynagrodzenia dla uczniów z dobrymi wynikami. Cześć, jak jest Sigma Delta? Wychwalę szczerze. Dobrze. Mam. Zapraszam też mać. Jeśli jedno... Ja też. Dobrze, z matematyki będzie. Jeśli jedno jajko kutuje się 3 minuty, to ile będą dodawać się 3 jajka? 9 minut. Pozdrawiamy Sorgi od fizyki. Co ci się podoba w naszej szkole? Koleżanka z drugiej klasy. Skoro jest 10 na 10, daję mu 10. Maxa. Uczeń jest 10 na 10, ale nie odróżnia czasu prezencji lub present continuous. Czas teraźniejszy to podstawa. 1 na 10. Sorry. Uczeń jest 10 na 10, ale nie odróżnia czasu prezencji. Dał mu w skali od 1 do 10. 6. Dziękuję bardzo. Panie dyrektorze, w jaki sposób pan utrzymuje wysoki poziom naszej szkoły? Nie tylko ja. Jestem elementem spinającym cały proces. Za jakość waszego wychowania, rozporządzenie o kształceniu mówi, że przede wszystkim was wychowujemy, dopiero potem was uczymy, odpowiadają nauczyciele, pracownicy administracji obsługi, sekretarz szkoły. W naszej szkole posiadamy automaty. W tych automatach możemy kupić przekąski przed sprawdzianami, żeby dostać dużo cukru, dużo energii. Możemy kupić sobie kawkę, żeby dostać duży strzał kofeiny. No i ogólnie mamy bardzo małe ceny. Możemy płacić kartą. I jest super git, elegancko, hej. Natomiast mamy świetnych nauczycieli, mamy doskonałą kadrę, wszyscy jesteśmy dwuprzedmiotowcami. Sam również się rozwijam. Nie wiem, czy wiecie, że mam skończonych 5 kierunków studiów. Taka ciekawostka. I ciągle mi mało. Trzeba zdobywać pieniądze, fundusze, nowoczesne technologie. Dużo tego jest, naprawdę dużo, ale jest świetny zespół. Wy jesteście fajni, radzimy sobie. Dziękujemy.